Rak płuca to najczęstsza choroba nowotworowa w Polsce. Rocznie rozpoznajemy 23 tysiące nowych przypadków i najczęstsza przyczyna zgonu wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. To, co istotne, to trzeba powiedzieć, że niestety tylko 10% chorych na raka płuca przeżywa 5 lat, a więc jest to bardzo poważna i niebezpieczna choroba nowotworowa. Rozpoznajemy raka płuca w Polsce późno, tak jak powiedziałam, w związku z tym możliwości leczenia są ograniczone. Tylko około 15% chorych kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, które daje szansę na wyleczenie. Leczenie również jest nieoptymalne, dostęp do leków jest ograniczony. Trzeba podkreślić, że na 13 cząsteczek zarejestrowanych w Europie tylko 2 dostępne są w pełnych wskazaniach w Polsce, a 3 w niepełnych wskazaniach w Polsce. Na pozostałe czekamy i czekają nasi chorzy.